zaliczył ostatnio swoje drugie trafienie w rozgrywkach trzeciej ligi. Ma też te, żeby obejrzeć zawodników Kolejorza z pierwszego zespołu. Rozpoczynamy spotkanie w Toruniu. Lech rozpoczął mecz. Grający na lewej stronie pomocy w zespole gości. Prawa strona Alany. Hubert Krawczuk na pole karne i to jest gol! Chyba samobójczy, tak, 1-0. Prowadzi Elana, piłkę do siatki, jak dobrze dostrzegłem, skierował Cidric. O futbolówkę walczyć. Orłowski. Już przenieśliśmy się do pobliża pola karnego Elany. Dośrodkowanie Wasilewskiego na pole karne i co i gol! 1-1, kapitalne wykończenie tej sytuacji przez Niklasa Stulciaka. Piłka odbita od słupka, no i 1-1 w Toruniu. Elany dołącza siódmy w postaci Krawczuna. Płaską piłka zagrana na pole karne Stefanowicz i gol! 2-1! Maciej Stefanowicz, 38 minuta spotkania. Elana 2, Lech 1. Tym wynikiem jeszcze utrzymuje swoje szanse na walkę o drugą ligę. Rozpoczynamy drugą połowę rywalizacji bez zmiany, jeżeli chodzi... Na jaki wariant zdecydują się podopieczni Rafała Guraka? Aleksander na pole karne i to jest 3-1! Tomaszewski na pole karne! A całą sytuację naprawdę fenomenalnie zakończył Marcin Trojanowski. Do bramki jeszcze musnął ją Miłosz Mleczko, ale nic z tego dalej nie było. Zawierucha! Adam Zawierucha, 4-1! Elana prowadzi z Lechem! Ależ fragment Elany w tym meczu! Przed szesnastką ustawiona już trójka zawodników Lecha. Tomczyk nie spotkał się z piłką. Jeszcze Marek Mróz. Mróz technicznie i to jest piękny gol Marka Mroza. 2-4 w Toruniu. Przyjął sobie futbolówkę i Adam Zawierucha. Zagranie w kierunku Patryka Aleksandrowicza. Okazja na 5-2. Aleksandrowicz gol! 5-2! Elana 5. Lech Poznań 2. A to wszystko po stracie Jurycy Cidricza. Przeszła piłka pod pole karne tutaj. Elany wrzucał Janasik. Jeszcze Wiktor Gutierrez. 3-5, przepraszam, w Toruniu. 8 bramka w tym meczu. Kondycyjne. Piłkarza Lecha. 5-3. Elana wygrywa z Lechem Poznań. 8 goli w Toruniu. Zobaczyliśmy na antenie KP Sport. Naprawdę takich spotkań życzymy sobie jak najwięcej okazji do tego, żeby wydrzeć gardło i